Siemaneczka, Gordanie, tu Morbid. Jak wiadomo, mod Energy Accelerant cały czas zwiększa damage naszego miecza Crown Splitter. Natomiast jak duży damage możemy z tego wyciągnąć? Myślę, że można sprawdzić. A więc zaczynajmy. Miecz Crown Splitter możemy wyjąć z okopu. Wystarczy nasycić odpowiednio engram i mieć szansę na to, że wypadnie nam właśnie ten miecz, o którym mowa. Przy odrobinie szczęścia wypadnie nam z perkiem Vorpal Weapon, który to m.in. zwiększa damage o 15% do bossów, oraz z perkiem Relentless Strike, który polega na tym, że 3 hity zwracają nam jeden pocisk amunicji. No i teraz o co chodzi z naszym modem Energy Accelerant. Mod pochodzi z aktualnego artefaktu w 14. sezonie. Polega na tym, że zwiększa damage do Dragonfly, Chain Reaction oraz Firefly. Żaden z perków nie występuje na mieczu Crown Splitter, więc o co chodzi? Mimo wszystko w jakiś magiczny sposób wchodzi w synergię z mieczem Crown Splitter, czyli po prostu zwiększa jego damage. Co więcej, damage ten możemy zwiększyć jeszcze w większy sposób niż było to przewidziane tylko w tym jednym konkretnym modzie. Najpierw spaśmy sobie damage podstawowy tego miecza. Zadamy Heavy Attack naszemu Majorowi. Będzie to damage o wartości 79673. Teraz zrobimy kilka rzeczy. Przede wszystkim nadajemy się światłem, czyli założymy moda Taking Charge do podnoszenia światełek światła z ziemi. Następnie założymy moda Loosen Blade, który polega na tym, że zwiększa nam damage na naszym mieczu, jeżeli jesteśmy nadawani światłem. Następne co możemy zrobić, to założyć moda Boss Spec, jeżeli walczymy z bossem, albo moda Major Spec, jeżeli walczymy właśnie z Majorem. Aktualnie będziemy walczyć z Majorem, więc założymy moda Major Spec. No i na końcu przyszedł czas na naszego magicznego moda Energy Accelerant, którego możemy założyć na itemie kasowym. Weźmy to wszystko z powrotem na naszego Majora. Zadamy mu znowu jeden atak Heavy i teraz damage zwiększony będzie miał wartość 171726, czyli 115% zwiększony damage. Wcześniej zabraliśmy potworkowi jednego bara, w tym momencie prawie zabiliśmy go jednym ciosem, czyli niemalże 3 bary. No dobra, czyli już wiemy, że Crown Splitter w tej konfiguracji one-shotuje Majorów. Natomiast co by było, gdybyśmy go wzięli na bossa, na przykład bossa z aktualnej eskalacji? I co by było, gdyby inny Guardian strzelił tego bossa do granatnika i założył mu debuff z moda z aktualnego również artefaktu Breach and Kill, który powoduje debuff minus 60% na tym bossie. Wtedy boss nasycony debuffem Breach and Clear umożliwi nam zadanie krytycznych obrażeń o wartości 256828, czyli ponad 200% większą damage do podstawowego. Jaki z tego wniosek, Guardianie? Wniosek jest taki, że przy odpowiedniej konfiguracji modów nowy miecz Crown Splitter jest naprawdę bardzo fajną pozycją do używania. Tak czy siak, bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.